I teraz bardzo ważna sprawa. Niektórzy już wiedzą, ale może ci, którzy są pierwszy raz z nami, albo może nie są tak za bardzo też e, hmm, poinformowani, bo, bo może nie korzystają z internetu, jest nowa petycja. Były już takie dwie wcześniejsze w 2000 roku 2020-2022, e, były takie dwie bardzo ważne petycje. Uważam, e, że były potrzebne i dziękuję wszystkim, którzy wtedy się podpisali, ale także jest trzecia, bardzo ważna petycja i to wszystko przyniesie owoc, nawet jeżeli wydaje się nam teraz, że może to już jest niepotrzebne, że może to nic nie da, niektórzy tak myślą, żeby się nie zniechęcać, żeby się nie poddawać, żeby walczyć o chwały Bożą i dobre dzieła, a dobrym dziełem jest to miejsce, nasza wspólnota, spotkania. I również obrona, przyznam również mojej osoby, mojego kapłaństwa, bo są osoby, które chcą koniecznie po prostu zrobić wszystko, żeby zniszczyć mnie i moje kapłaństwo, i przez to zniszczyć to dzieło, bo wiadomo, jeżeli uderzą w kapłana, w pasterza, to rozproszą się owce. Dlatego powstała nowa petycja. Ma taki tytuł. Patycja w obronie ojca Daniela Galusa i oczywiście, tak jak powiedziałem, w obronie całego tego dzieła, do kardynała Grzegorza Rysia. A dlaczego do niego? Dlatego, że jest członkiem dykasterii do spraw biskupu w Watykanie, czyli jest w pewnym sensie w imieniu papieża, stolicy apostolskiej kościoła, takim przełożonym też dla biskupów, szczególnie też dla biskupów w Polsce, jako członek tej dykasterii, czyli może powiedzieć takie, ministerstwo do spraw biskupów i dlatego zwracamy się do niego z prośbą, żeby zainterweniował, żeby nam pomógł w tej walce o to piękne dzieło, które jest ciągle atakowane, które, któremu grozi niebezpieczeństwo, że zostanie e, zniszczone. Ale ja wierzę, że nie, razem z wami, że wspólnymi siłami, pod opieką Marii i dzięki pomocy Bożej będzie uratowane, ale musimy działać. Nie możemy Lekceważyć kolejnych ataków, które są bardzo perfidne i właśnie bardzo niebezpieczne, niestety, zaślepionych ludzi Kościoła. To takim tytułem takiego wstępu w internecie jest ta petycja, petycję online.pl. Już y, blisko 800 osób wpisało się już po, po tygodniu. Uważam, jest to bardzo taki dobry też wynik taki, takiego wsparcia. Bardzo dziękuję w imieniu swoimi wspólnoty za to, że te osoby się odważyły. Że wpisały, podpisały się. Także wiele osób już się podpisało, też tutaj w takiej wersji kartkowej, na kartce swoimi, nazwisko, miejscowość, podpis. I tutaj w punkcie informacyjnym przed bramą. Ale także będą, będzie można zapisać się, wpisać, i także będą osoby ze wspólnoty, które będą chodziły tutaj przed placem, czy na placu, też będą zachęcały do podpisywania się. Oczywiście każdy, kto chce, kto potrzebuje, ma takie pragnienie, żeby pomóc, podpisać się. To nic nie kosztuje, a bardzo może pomóc. Tym bardziej, że przecież zależy nam wszystkim na, to, że, na tym, żeby to dzieło piękne nie tylko trwało, ale się rozwijało. I aby pokonać te wszystkie blokady, takie złośliwe, których ludzi kościoła, a także kryjące się za tym też działanie złych duchów, te blokady, żeby właśnie tutaj nie przyjeżdżać, że to wszystko zło, grzechem i tak dalej, to już wiemy. Ci, którzy tu przyjeżdżają, ile takich ataków było i jest jeszcze, ile takich wręcz naprawdę takich ataków, które nie powinny być w ogóle w kościele. Atakować ludzi, którzy modlą się, ewangelizują, przyjeżdżają, żeby. Wielbić Pana Boga, ale taka jest perfidia zła, żeby pod poszczekiem dobra i prawa kościelnego niszczyć po prostu i degradować to, co dobre i piękne, to, co jest od Boga, żeby walczyć przez to z Bogiem. którzy mają w sobie taką piechę i takie siły, że uważają, że z Bogiem mogą zwyciężyć, ale nie zwyciężą. Dlatego zachęcam do obrony tego, podpisywania się tutaj też na miejscu i już teraz z góry dziękuję wam wszystkim, miłowani, za to, że jesteście z nami, że się modlicie i że podpiszecie tą petycję. I teraz ją jeszcze przeczytam. Ona jest też w wersji takiej audio. Ojciec Grzegorz też ją przeczytał i ona jest umieszczona właśnie też na YouTubie, ale też będzie ta dodatkowa teraz ta wersja audio również, którą teraz przeczytam. Więc proszę wysłuchajcie. To nie jest długie, ale warto żeby w skupieniu wysłuchać pod czym jak wierzę też się podpiszecie. Twojego eminencji kardynała Grzegorza Rysia, członka dykasterii do spraw biskupów w Watykanie. Eminencją. My wszyscy, wierni Kościoła katolickiego, związani z katolicką wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa oraz gromadzących się na modlitwie w Kościele pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Czatachowie, prosimy, o wzięcie nas pod opiekę i ochronę przed ludźmi, którzy chcą nas zniszczyć. Biorących udział w tym pięknym dziele nowej ewangelizacji, jakim jest wspólnota miłości i miłosierdzie Jezusa i wszyscy związani z nami. To dzieło Bożej Miłości, jakim jest ta wspólnota i my wszyscy wspierający ją, jest prowadzone przez Ojca Daniela Galusa. Doświadczyliśmy poprzez to dzieło wielkich i wspaniałych cudów wielu niezwykłych nawróceń, uzdrowień, uwolnień, duchowych wskrzeszeń, uratowanych małżeństw, uratowanej młodzieży, cudów poczęcia dzieci, pragnienie modlitwy, życia sakramentalnego, powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych i wiele innych o czym można dowiedzieć się, słuchając świadectw z nagrań wspólnoty. Szczególnie proszę wysłuchać świadectwo Konrada o cudownym uzdrowieniu syna Alana, czatachowa 29 stycznia 2023 roku, oraz świadectwo Henia z dnia 18 maja bieżącego roku. Nastąpiło również pod wpływem spotkań moditewnych ożywienie parafii i diecezji. Niestety z zazdrości ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, jego wicekanclerz ksiądz Mariusz Bakalarz, wraz z Kurią Częstochowską rozpętał mowę nienawiści względem nas, a szczególnie ojca Daniela. Wszędzie z tego powodu jesteśmy dyskryminowani, wyszydzani, wyrzucani w diecezjach i parafiach przez niektórych biskupów i księży. Również w mediach, szczególnie katolickich, jesteśmy ukazywani, jakbyśmy byli najgorszą sektą. Ostatnio w mediach publicznie ksiądz Bakalasz w imieniu arcybiskupa Depo przyznał, że ich celem jest za wszelką cenę wydalić ojca Daniela ze stanu kapłańskiego, a przez to zniszczyć go i wspólnotę oraz nas wiernych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tym działaniom których jest wiele mściwości i nienawiści. Arcybiskup i jego współpracownicy wielokrotnie zastraszali nas, że wykluczą nas z Kościoła katolickiego. Bardzo rani to wiele osób, które kochają Kościół i chcą być zawsze w Kościele. Tym bardziej, że tyle osób odchodzi z Kościoła, gorsząc się zachowaniem hierarchii kościelnej. Kryje się za tym działanie szatana, żeby zniszczyć każde dobro, posługując się zaślepionymi ludźmi Kościoła. Prosimy o powstrzymanie tych destrukcyjnych działań ludzi Kościoła, odpowiedzialnych za archidiecezję częstochowską. Dwukrotnie pod kurią zgromadziło się kilkaset osób pragnących spotkać się z arcybiskupem Depo. Ale biskup ich zlekceważył i nie przyjął. Podobnie było z osobami, które dzwoniły do Kurii i pisały, były zbywane, gdy chciały spotkać się z biskupem w obronie tego dzieła. Zapraszamy Jego eminencję do Kościoła w Czatachowie, na spotkanie modlitewne prowadzone przez katolicką wspólnotę miłość i miłosierdzie Jezusa oraz na osobiste spotkanie i rozmowę. Aby ksiądz kardynał sam się przekonał o cudach miłości w tym miejscu. Prosimy o odpowiedź, pamiętamy w modlitwie. Podpisali się wierni, będący w sercu Kościoła Katolickiego. Jeszcze dopisek. Wszystkich, dla których ta sprawa obrony tego dzieła jest bardzo ważna, prosimy o podpisywanie się pod tą petycją. Która w przeszłości wraz z podpisami zostanie wysłana do księdza kardynała Grzegorza Rysia. Planujemy zbierać te podpisy do końca czerwca. Można, jak ktoś chce wziąć taką listę, na tej liście jest 20 miejsc do podpisania. Można wziąć do siebie, w sensie może do swoich. Swoich bliskich, swoich znajomych, może wspólnoty, żeby się podpisać, i potem proszę, żebyście wysłali nam, tak, ale proszę przed, najlepiej przed końcem, właśnie czerwca, przed lipcem, no, dlatego, żebyśmy wszystkie te podpisy pozbierali, no i wysłali już na początku lipca, na początku wakacji księdzu kardynałowi Grzegorz Grzegorzowi Rysiowi, żeby też już miał to u siebie. Więc nie chcemy tak wydłużać, bo trzeba szybko działać. Wiadomo, że jeszcze tak mniej więcej dwa tygodnie do, właśnie do, do końca czerwca, ale dziękuję za wysłuchanie też tej petycji, za to, że podpiszecie się że, się, że pomożecie. Ja wierzę, że jest to apel, na który będzie odpowiedź, bo rzeczywiście były różne um, wcześniej apele, petycje, jak wspomniałem, wiele osób pisało do Watykanu, do różnych dekasterii do nuncjusza i rzeczywiście od, odpowiedzi nie było właściwie żadnej. Eee, I to nas trochę zasmuca. przyznam, że mnie również, że tyle osób prosi o pomoc, o interwencję, a właściwie nikt nie reaguje. Jakby albo wszyscy zbywają, albo jakby się zmówili, że właściwie przeznaczyli nas na to, żeby właśnie, żeby to wszystko przestało istnieć. Ale mam nadzieję, że ksiądz właśnie kardynał, który wspiera Wspólnoty charyzmatyczne, kapłanów ewangelizujących, których broni nawet ich, a nawet niektórych uwalnia od różnych kar, którzy niesłusznie zostali ukarani, to ich też właśnie uwalnia, chroni, że tym razem też pomoże i zainterweniuje. Także dodatkowo jeszcze do tego, co powiedziałem, bo trzeba spróbować i trzeba mieć nadzieję na to, że dobro zwycięży, że. Wasza wiara, wasza modlitwa, wasza obecność zakończy się wielkim zwycięstwem duchowym, że Maria nam pomoże, bo wiele razy nam pomagała i na pewno chce, żeby to dzieło, które powstało z, z inicjatywy Bożej z jej inicjatywy, dalej trwało, dalej pięknie się rozkwitało. A jest tyle, wiele kolejnych świadectw, ostatnich nawet, Tygodni, miesięcy, że to wszystko nam mówi, że Bóg jest z nami, Maria jest z nami i że Bóg nie pozwoli właśnie to dobro, to dzieło zniszczyć, ale, tak jak wspomniałem, my musimy też walczyć, musimy też reagować, też ponieść trud, za który wierzę, że będzie nagroda i będzie zwycięstwo, że będziemy mogli jeździć do Was jako wspólnota, tak jak Wy się najeździliście do nas. Wierzę, że będzie taka odblokowanie tego, tych z różnych zakazów, że będziemy właśnie u Was w Waszych kościołach, czy tam gdzieś na stadionach, jakieś tam boisk, na boiska, brać udział w modlitwie, tam gdzie Wy jesteście, gdzie Wy mieszkacie, żeby jeździć do Was, żeby być z Wami, żeby prowadzić te spotkania, wielkie spotkania modlitewne. A teraz przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg miłosierny, który przez swojego syna, narodzonego z Marii dziewicy, odkupił rodzaj ludzki, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech zawsze i wszędzie towarzyszy Wam opieka Maryi, przez którą otrzymaliście Jezusa Chrystusa sprawcę życia. Wam wszystkim, którzy zebraliście się dzisiaj, aby oddać cześć Maryi, niech Bóg udzieli duchowej radości i wiecznej nagrody. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.